Jestem w mieście słynącym nie tylko z ilości mostów, zabytkowych gotyckich budynków, ale i klimatycznych uliczek, w których możemy poczuć atmosferę minionych epok. Jego najstarsza część jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce. Tuż za mną znajduje się najbardziej charakterystyczny budynek w tej okolicy. Jestem w Bibliotece Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Minęły niecałe 2 lata, od kiedy gmach Biblioteki Archidiecezjalnej pojawił się ponownie w panoramie Ostrowa Tumskiego. Znajdujący się w tym miejscu budynek alumnatu został w czasie wojny niemal doszczętnie zniszczony i dopiero w 2012 roku podjęto wysiłek jego odbudowy celem przekształcenia w bibliotekę, służącą nie tylko studentom pobliskiej szkoły wyższej, ale i wszystkim mieszkańcom Wrocławia. Realizacja trwającego 8 lat projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia ze środków unijnych, dzięki którym udało się zaadaptować i wyposażyć budynek w stanie surowym. Efekt końcowy robi wrażenie, w szczególności na osobach, które pamiętają, jak wyglądała poprzednia siedziba biblioteki na 3. piętrze zachodniego skrzydła seminarium MWSD przy placu katedralnym 14. Bariery architektoniczne, problemy z ogrzewaniem, regały z lat 40., niewielkie i niefunkcjonalne pomieszczenia, pomimo wyjątkowego klimatu, nie zachęcały czytelników do pracy na miejscu. Obecnie biblioteka dysponuje znacznie większą powierzchnią, zajmując 3 z 7 kondygnacji budynku przy placu katedralnym 5A. Zastosowane w nim nowoczesne technologie umożliwiają przechowywanie zbiorów w najbardziej optymalnych warunkach, co jest niezwykle ważne w przypadku kilkusetletnich starodruków i inkunabułów. Przede wszystkim jednak budynek dostosowany jest do potrzeb czytelników. Parking, podjazd dla niepełnosprawnych, stanowiska do pracy i nauki, darmowy internet, strefa relaksu dla dorosłych i kącik zabaw dla dzieci to tylko część z wprowadzonych udogodnień. Chcielibyśmy, aby biblioteka PWT była dla naszych czytelników, studentów, pracowników naukowych, wszystkich mieszkańców Wrocławia, tak zwanym trzecim miejscem, poza ich miejscem zamieszkania i nauki czy pracy. Była tym miejscem, w którym będą chcieli długo i chętnie przebywać, rozwijając własne zainteresowania, prowadząc studia, pogłębiając swoją wiedzę. I dlatego zaprojektowaliśmy naszą bibliotekę z wolnym dostępem do zbiorów. Pragnęliśmy stworzyć wyjątkową przestrzeń, łączącą w sobie nowoczesność z historią. Z jednej strony mamy zrekonstruowany barokowy obiekt z duszą w pięknej scenerii, ale z drugiej komfortowe, loftowe wnętrze, wyposażone od podstaw w nowe meble biblioteczne, elektroniczne zabezpieczenie zbiorów. Włożyliśmy bardzo dużo pracy w to, by biblioteka nie była postrzegana tylko i wyłącznie jako magazyn, składnica książek z wypożyczalnią, ale by była właśnie miejscem, gdzie warto i chce się bywać. I pomyśleć, że żadna z tych zmian nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie z funduszy europejskich. Ale przekonajcie się sami. Zapraszam Was do niesamowitej biblioteki na Ostrowie Tumskim. Ja tymczasem wracam do lektury.